chciałam powiedzieć, że jest jedna dobra pora roku na chodzenie na wykłady, ale żadna nie jest dobra. To nie jest ta pora roku. Cześć, witam z powrotem u mnie w życiu. Chciałam dzisiaj pokazać, jak jestem produktywna, wiecie, bo ogólnie pokazuję tylko takie fajne momenty. Tak bolała mnie głowa, myślałam, że to może od soczewek. Zdjęłam soczewki, nałożyłam kropelki. Muszę się po prostu, wiecie, nawodnić, wziąć leki i pochillować. Nie za dużo w ostatnim czasie miałam takiego grindu, że serio musiałam coś robić na uczelnię, bo wszystkie zaliczenia, które miałam, po prostu polegały na zrobieniu prezentacji i ja wybrałam sobie te wcześniejsze terminy, także kwiecień miałam całkiem luźny. Zbliżają się pierwsze zaliczenia, zbliżają się jakieś egzaminy i chciałabym trochę Wam pokazać, jak ogarniam ogólnie takie życie. Wiele osób, które też mnie nie zna tak prywatnie, pewnie nawet sobie nie zdawało sprawy, że ja studiuję. Ogólnie studiuję w Warszawie psychologię, jestem na drugim roku, zajęcia w tym semestrze mam tylko w poniedziałki i we wtorki, a resztę czasu spędzam u mojego chłopaka w Krakowie. Myślę, że ten vlog może być taki po prostu produktywny. Gorszą częścią tego wszystkiego będzie wysłanie na mnie paczek na Vinted, bo to jest serio dużo roboty, bo sprzedałam rzeczy za prawie 400 zł. Trochę mi głupio, że co chwilę się zmienia oświetlenie. No ale co mam zrobić? Widzicie, ile mi tego wyszło, więc no całkiem sporo. Teraz pewnie zadzwonię do Kuby. Czułabym się bezpiecznie, gdybym z nim rozmawiała przez telefon i wsadzać do paczkomatu, bo jednak wiecie, jest już ciemność. Dobra, próbuję jak wyszło. Myślę, że wygląda całkiem spoko. PH. Tani, prosty, studencki, szybki obiad. Teraz usiądę i napiszę kilka DM-ów na Instagramie i porobię kilka blików. Chcę też kupić bilet powrotny do Krakowa. Uznałam, że wystawię jeszcze ofertę, żeby zostać korepetytorką. Dla takich, wiecie, młodszych dzieci, żeby mi potłumaczyć jakąś matematykę, czy może trochę ich nauczyć pisać rozprawki, czy angielski. Na grupie mieszkaniowej mojego chłopaka i szukam jej teraz na Facebooku. Mam. Napisałam jeszcze wiadomości do kilku wykładowców, bo miałam do nich jakieś tam sprawy. Uzupełniłam też notatki z wykładów, na których mnie nie było. Mój problem jest taki, że w środę mam tylko i wyłącznie dwa wykłady. I szczerze mówiąc nie czuję, żebym wyciągała z nich jakoś mega dużo, a zawsze ktoś z moich znajomych wysyła mi jednak notatki. I trochę szkoda mi czasu na to, żeby na nie iść w środę. Także kurczę, no. Myślę, czy iść, czy nie. Tym bardziej, że te wykłady są taka odklejona. Wczoraj, aby poprawić sobie humor, poszłam do Mai na pazę. Zrobiłyśmy taki zwykły, czarny, klasyczny French. Nie wiem, czy nawet nie wolę czarnego. Poziom 0. Idę do pracy. Mówiłam Wam, że mamy kolekcję Kinder Niespodzianek i kupiliśmy z Kubą jedną dla nas i po jednej dla naszych współlokatorów. Czy to będzie Harry? Wiedziałem, że w tym będzie Harry, ale fajnie. Pięknie. Ja pierdzielę. Jeszcze byłam dzisiaj odebrać kilka paczek. Paczuszka z Vinted i to są buty. To są takie malutkie szpileczki. Kosztowały dosłownie 5 zł, 20 z wysyłką. I mam takie buty, które można właśnie założyć do jeansów. Są właśnie na niewysokim obcasiku, żeby wygodnie się chodziło i żeby miały taki fikuśny czubek. I myślę, że to są idealne. Zamówienie z Zary. I zamówiłam tutaj tylko jedną koszulkę. Nie, wysłali ją w złym kolorze. Chciałam taką, ale w kolorze czarnym. No nic. Ej, ale mi wypał. Mam nadzieję, że dwa kolejne, chociaż będą poprawne. Zamówiłam body z Pull&Bear i spodnie. Tutaj jest druga paczka ze spodniami. Widać, że jak na SK jest on mega, mega malutki. Tak, więc kolejna rzecz, którą po prostu muszę mieć w innym rozmiarze. Także drugi nie wypał. Dobra, i coś na to szukam najbardziej, czyli jeansy. Szukałam bardzo długo jeansów z prostą nogą, z niskim stanem.
Dobra. Lecę mierzyć. Kurczę, to jest trochę nie wypał, ale Valeria musi jechać do Galerii Krakowskiej, także podjadę z nią i po prostu powymieniam te wszystkie paczki na takie, jakie powinny być. Także teraz pewnie idę wziąć prysznic, potem będziemy świętować 20 kwietnia. No. Karimatę. To jest masakra akurat. Kurde, bo swój dom to trochę jedna profetowa. Miałam dzisiaj zmianę na 7.30, odkładam strasznie naukę statystyki, powiem szczerze, że nie chcę się za to zabierać, także pójdę i zabiorę się za wszystko inne, a statystykę zostawię na sam wieczór. Wrócę paczki, bo wzięłam je ze sobą, żeby to zrobić po pracy, plus mam jeszcze jedną paczkę z Lidl do nadania, bo był jakiś problem z etykietą. No tam troszkę w domu, pewnie zjem, bo już będę głodna i nie będę miała żadnych wymówek, bo musiałam usiąść i w końcu się pouczać. Dobra. Ja muszę wziąć prysznic, serio, jest tak gorąco 16 stopni, a ja w jakimś futrze! Czy mnie Bóg opuścił? Ja planuję dzisiaj siedzieć i wkuwać. Ale na przykład na ile sam się przekonałeś, że warto skłamać? To znaczy... Nie spodziewałam się, że ktokolwiek odpisze na to zgłoszenie. Akurat napisała do mnie świetna pani, która ma bardzo fajne dzieci, także daje im korepetycje z matematyki. Kto by pomyślał? Z drugiej strony, co ja nie wytłumaczę pierwiastków dla dzieci w podstawówce. Jakby to nie jest trudne. Kuba zrobiło mi ramen, aby mi się lepiej uczyło. Będę próbować. Wygląda przepysznie.